Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na kolejnym dniu naszego wezwania, 30-dniowego wezwania medytacyjnego. Cieszę się ogromnie, że dołączyliście i że każdego dnia praktykujecie tą niesamowitą medytację. Jeżeli jesteś osobą, która dopiero co weszła do naszego wezwania, to tutaj w opisie pod filmem znajdziesz link, w którym możesz zapisać się do tego wezwania, wówczas będziesz otrzymywać na maila każdego dnia wiadomość z linkiem do aktualnej medytacji z afirmacją. Natomiast jeżeli chciałbyś zacząć od początku, to w pierwszym mailu po zapisaniu się do wezwania otrzymasz również informację, gdzie znajdziesz wszystkie pozostałe nagrania. Każda z tych medytacji, którą dla Was przygotowałam, jest opatrzona w inną afirmację. Dzisiejsza afirmacja to: z łatwością radzę sobie ze wszystkim, co staje na mojej drodze. Z łatwością radzę sobie ze wszystkim, co staje na mojej drodze. I weź głęboki wdech. Poczuj, jak powietrze wpływa do Twojego ciała. Skup się na oddechu, daj mu swoją uważność, jednocześnie dając sobie te kilka minut o poranku. Mówisz, że jesteś ważny. To jest czas dla Ciebie, tylko dla Ciebie, na Twoją transformację, na Twoje uzdrowienie, na Twoje uwolnienie. I teraz chciałabym, abyś swoją świadomością wszedł w przestrzeń serca i zaczął tam oddychać. Oddychać sercem. I kiedy tam będziesz, pozwól sobie, by otuliła Cię jasna, biała, świetlista energia, by wpłynęła do Twojego ciała, tuż przez czubek Twojej głowy, rozprzestrzeniając się w każdej jego komórce, docierając do serca, rozpromieniając je od środka. Niech przeniknie i rozświetli Cię w każdej Twojej cząstce. A Ty wraz z oddechem pobądź w tym uważnością, byciem. Teraz powoli będziemy wprowadzać tą afirmację do Twojej przestrzeni, do Twojego życia i do Twojej codzienności. Z łatwością radzę sobie ze wszystkim, co staje na mojej drodze. Z łatwością radzę sobie ze wszystkim, co staje na mojej drodze. I pozwól, by z każdym kolejnym oddechem te słowa
osadziły się bardziej w Twoim ciele, osadziły się mocniej w Twoim umyśle, dotarły do Twojej podświadomości. Z łatwością radzę sobie ze wszystkim, co staje na mojej drodze. Wszystko, co staje na Twojej drodze, jest tym, z czym możesz sobie poradzić z łatwością. W przeciwnym wypadku nigdy by się na Twojej drodze, nigdy by się na Twojej drodze nie pojawiło. Każda rzecz w Twoim codziennym życiu jest jedynie wyzwaniem, do którego masz się stawić i które jesteś w stanie przejść. Jeśli tylko zobaczysz i uwierzysz, że intencją nie jest to, byś się zatrzymał i pozostał, abyś to przeszedł i wzrósł. I poczuj, jak zmienia się energia. Energia wokół Ciebie. Jak zmieniałaby się ta energia, gdybyś do każdej rzeczy w swoim życiu podchodził z poczuciem i z wiarą, że poradzisz sobie z tym z łatwością. Poczuj w tym siebie i zobacz w tym siebie. Kiedy do tych mniejszych i większych rzeczy stajesz z takim przekonaniem, że radzisz sobie z nimi z łatwością. I dzisiaj niech ta afirmacja Ciebie prowadzi. Powtarzaj ją za każdym razem, kiedy pojawi się w Tobie lęk, niepokój, zmartwienie, myśli, czy na pewno dasz radę, słowa, że nie jesteś w stanie tego zrobić, że to ponad Twoje siły. Wówczas przypomnij sobie tą afirmację. Weź głęboki wdech. Zamknij na chwilę oczy i powiedz: z łatwością sobie radzę ze wszystkim, co staje na mojej drodze. W ten sposób osadzisz tą afirmację jeszcze bardziej w swojej przestrzeni. Co by się zmieniło dzisiaj, gdyby te słowa ukierunkowały Twoje działania? Jak inaczej wyglądałby dzisiejszy dzień? Jak ten dzień będzie wyglądał, jeśli przyjmiesz je jako prawdę? Jeśli przyjmiesz, że z każdą rzeczą, która staje na Twojej drodze, radzisz sobie z łatwością. Powoli weź kolejny głęboki wdech.
Połóż swoją lewą dłoń na sercu i podziękuj sobie. Podziękuj za te kilka minut, które znalazłeś dla siebie o poranku, w tak zabieganym dniu, dając sobie uważność, pragnąc zmiany w swoim życiu. Podziękuj sobie, podziękuj swojemu ciału i umysłowi za cierpliwość. I kiedy będziesz gotowy, weź jeszcze jeden głęboki wdech. Otwórz oczy. Dziękuję, że znowu byłeś ze mną. Niech ta afirmacja prowadzi Cię podczas dzisiejszego dnia. I pamiętaj, że zawsze możesz ją przywołać w każdym momencie, kiedy tylko poczujesz, że jakaś rzecz jest ponad Twoje siły. Przypomnij sobie wówczas tą medytację. Nie zapomnij również subskrybować mojego kanału i nacisnąć dzwoneczka, aby być informowanym o nowych, pojawiających się nagraniach tutaj. Jeżeli czujesz, że ta medytacja może komuś pomóc, podziel się i prześlij ten link swoim znajomym. Nie zapomnij też zostawić komentarza, jak Tobie podoba się ta medytacja i co ona zmienia w Twoim życiu. Życzę Ci cudownego, wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro.